Czuwaj, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam Was, drogie druhny i drodzy druhowie. To już kolejna część naszych filmów, w których chcemy poznać narzędzia męki pańskiej, Arma Christi. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć bardzo krótko o trzech kolejnych narzędziach, które będą przedmiotem naszej pracy. Pierwszy, który chyba najmniej potrzebuje komentarza, to jest zegar, na którym jest zaznaczona godzina 15. Uwaga, to jest duża wskazówka na 12, a mała wskazówka na 3. Tak właśnie oznaczamy godzinę, w której umarł Pan Jezus, godzinę 15. Godzinę, która nam się kojarzy z godziną miłosierdzia. To właśnie w tej godzinie Pan Jezus skonał, kiedy będziemy się modlili na drodze krzyżowej, czy będziemy w Wielki Piątek w kościele, to właśnie godzina 15 jest tą godziną, która jest utożsamiana przez nas z godziną śmierci Jezusa. Dalej, drugim narzędziem męki pańskiej, o którym chciałbym Wam powiedzieć, to jest korona cierniowa. Z tą koroną cierniową jest związana bardzo ciekawa historia. Korona cierniowa w XIII wieku została odkupiona od młodego władcy Baldwina z Bizancjum, z Konstantynopola i znalazła się za przyczyną Ludwika IX w Francji. Jest taka ciekawa historia, która opowiada, jak właśnie korona cierniowa znalazła się we Francji. Posłuchajcie. Dzień 18 sierpnia 1239 roku. Korona cierniowa Jezusa Chrystusa znalazła się w Paryżu. Ten dzień ogłoszono Dniem Świętym. Przed murami miasta wybudowano olbrzymią trybunę, z której przemawiali duchowni, witając niezwykłą pamiątkę po Zbawicielu. Następnie korona spoczęła w złotym relikwiarzu, który wzięli osobiście król Ludwik i jego brat Robert. Obaj, bez butów na nogach, ubrani jedynie w leniane szaty, nieśli relikwie przez Paryż. A mieszkańcy stolicy, szczelnie wypełniając świątecznie udekorowane ulice, padali na ich widok na kolana i czynili znak krzyża. Jak pisał w swej kronice francuski dziejopis, naoczny świadek tych wydarzeń, nigdy nie było w królestwie dnia bardziej uroczystego i radosnego. Bracia zdjęli relikwiarz z ramion dopiero w katedrze Notre Dame, gdzie w podniosłej atmosferze odprawiona została uroczysta msza. Jeszcze tego samego dnia koronę umieszczono w pałacowej kaplicy świętego Mikołaja. Wkrótce z całej Europy zaczęli zjeżdżać się pielgrzymi, by zobaczyć na własne oczy i oddać cześć przedmiotowi, z którym związana była męka Jezusa. Pałacowa kaplica szybko okazała się zbyt mała, by pomieścić wszystkich chętnych. Ludwik IX postanowił więc wybudować specjalną świątynię, która stałaby się skarbcem dla korony cierniowej. Ciekawe jest to, że ta korona cierniowa jest umieszczona w specjalnym złotym relikwiarzu. Dzisiaj została tylko obręcz tej korony cierniowej, ponieważ ciernie zostały odłamane i znajdują się w wielu miejscach na świecie. Także w Polsce jest kilka miejsc, gdzie ciernie moglibyśmy znaleźć w relikwiarzach. Ten relikwiarz, złoty relikwiarz, znajduje się, najważniejszy relikwiarz, w którym jest najważniejsza część korony cierniowej, czyli ta właśnie obręcz, znajduje się w katedrze Notre Dame. Po pożarze, który miał miejsce chyba w 2019 roku, korona była przechowywana w Luwrze. Był taki zwyczaj związany z koroną cierniową, że zawsze w pierwszy piątek miesiąca, w okresie Wielkiego Postu, w każdy piątek, korona cierniowa była wystawiana w tym relikwiarzu, złotym relikwiarzu, do widoku dla wszystkich wiernych, którzy przybywali się modlić. Dokładnie o godzinie 15 każdy mógł spojrzeć właśnie na koronę cierniową. Cierniem ukoronowanie to trzecia część
tajemnicy bolesnej różańca świętego. Kiedy odmawiamy różaniec, modlimy się na nim i chwytamy za trzecią dziesiątkę na tym różańcu, to będziemy rozważać właśnie to wydarzenie, kiedy Jezus, wyszydzony przez żołnierzy rzymskich, otrzymał na głowę koronę, która bardzo poraniła jego głowę. Pozostał nam jeszcze ostatni element, ostatnie narzędzie męki pańskiej, które chciałbym, abyśmy wykonali także na tej zbiórce, czyli kolumna biczowania Pana Jezusa. Ciekawą wzmiankę znajdujemy, ja korzystam z takiej książki w tej chwili Świadkowie Tajemnicy, to w niej najwięcej informacji znajdujemy na temat relikwii chrystusowych, bo tak się nazywają też narzędzia męki pańskiej, o które mamy, o których wiemy, że istnieją jako relikwie, na przykład korona cierniowa. Jeśli chodzi o kolumnę biczowania, to jest taki ciekawy zapisek w pamiętniku jednej z najstarszych pątniczek, które wybrały się do Ziemi Świętej, do miejsca, gdzie Pan Jezus żył i gdzie umarł. Chodzi o pątniczkę o imieniu Egeria, która podróżowała po Palestynie w latach 381-384. Kiedy była w 383 roku, brała udział w nabożeństwie Wielkiego Piątku w Jerozolimie, zauważyła, że wielu wiernych idzie natychmiast do kościoła na Syjonie, na Syjon, by modlić się przy kolumnie, przy której biczowano Pana Jezusa. Ta kolumna dzisiaj znajduje się w kościele świętej Praksedy w Rzymie. Gdybyście chcieli zobaczyć tę kolumnę biczowania, może ją już widzieliście, jeśli byliście w Rzymie, to w bazylice świętej Praksedy znajduje się kolumna biczowania. Możemy sobie wyobrazić to, mówiliśmy o tym przy biczach, kiedy wypalaliśmy bicz, że Pan Jezus ogromnie cierpiał, kiedy był biczowany. Był do niej, do tej kolumny biczowania był przywiązany. Najprawdopodobniej był nagi. O tym świadczą rany, które odcisnęły później ślad na całunie turyńskim, o którym mówiłem w ostatnim filmie. Niestety nie mamy pewności, czy ta kolumna, o której mówimy, jest autentyczna i to właśnie przy niej Pan Jezus, do niej był przywiązany i przy niej był biczowany. Tego niestety na 100% nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Z pewnością dla wielu wiernych, którzy udają się w miejsce, gdzie znajduje się relikwia Chrystusowa, czyli narzędzie męki pańskiej, relikwia z Jego męki, dla wielu te miejsca mają jakieś szczególne znaczenie i też dają jakieś duchowe owoce spotkania z Bogiem w tych miejscach. Dlatego ważne jest to, co się dzieje w nas, kiedy myślimy też o tych narzędziach męki pańskiej. Niech dzisiaj mowa o godzinie śmierci Jezusa, mowa o cierniowej koronie i o tej kolumnie biczowania pomoże nam do tego, aby nawrócić swoje serca i przede wszystkim dziękować Panu Jezusowi za to, że zdecydował się na tak wielkie cierpienie z miłości do nas i że dzięki swojej męce i krzyżowi odkupił nas z naszego grzechu i śmierci. Niech taka postawa wdzięczności dzisiaj będzie odpowiedzią po tym filmie wobec Jezusa w naszym życiu. Bardzo Wam dziękuję za ten kolejny film. Mam nadzieję, że Was nie zanudzam, że dajecie radę. Jestem ciekaw, jaką druh Szymon wymyśli kolejną grafikę, żeby wrzucić ją na YouTube'a. No i też jestem ciekaw, o czym będzie mowa w tej kolejnej części. W jaki sposób będziecie przygotowywali Wasze krzyże, wypalali kolejne elementy na zbiórce. Jestem ciekaw tego, jeśli macie już jakieś efekty i chcielibyście się nimi podzielić, żeby gdzieś je opublikować, wrzucić na Discorda czy na inną platformę komunikacji, to możecie to zrobić. Bardzo mnie to ucieszy też, że zobaczę Wasz efekt pracy. Mam nadzieję, że Wam dobrze idzie. Pozdrawiam Was gorąco i życzę Wam dobrego czasu, dobrej tej drugiej części Wielkiego Postu, końcówki Wielkiego Postu, żebyście ją jak najlepiej przeżyli, a przede wszystkim, żebyście bardziej pokochali w tym czasie naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czuwaj. Czuwajcie, druhowie. Witam Was w kolejnym filmiku odnośnie naszych rekolekcji wielkopostnych. Chciałbym zaprosić Was do kolejnego wypalania naszych krzyży pewnymi zdobieniami. I teraz będą nimi tak. Korona cierniowa, zegar wskazujący godzinę trzecią, ponieważ o tej godzinie Jezus zmarł na krzyżu. Kolumna, na której Jezus był biczowany przed drogą krzyżową. Chętnie Was zapraszam do działania i pozdrawiam Was. Czuwaj.